Dzień dobry. Chcę dzisiaj powiedzieć Wam kilka słów na temat wypowiedzeń, a konkretnie zdania pojedynczego oraz zdania złożonego. Aby wyjaśnić, na czym polega różnica pomiędzy zdaniem pojedynczym i zdaniem złożonym, przypominam, że żeby w ogóle mówić o zdaniu, musimy sprawdzać, czy znajduje się w tym wypowiedzeniu orzeczenie, czyli czasownik w formie osobowej. Aby ułatwić sobie zrozumienie tej różnicy pomiędzy zdaniem pojedynczym a zdaniem złożonym, będę sobie dzisiaj pomagała klockami i taką płytką. Te klocki będą symbolizowały mi wypowiedzenia zawierające orzeczenie. Natomiast ta płytka będzie dla mnie po prostu kartką papieru. Spróbujmy teraz zobaczyć, na czym polega zdanie pojedyncze. Jeżeli na mojej płytce, czyli kartce papieru, zapiszę wypowiedzenie, które będzie się zaczynało dużą literą, kończyło kropką i znajdzie się w nim orzeczenie, mogę mówić o zdaniu. Ale popatrzcie, zapiszę sobie kilka takich zdań. W każdym z tych moich zdań mam tylko jedno orzeczenie. W tej sytuacji mówimy właśnie o zdaniu pojedynczym. Jak to będzie wyglądało na przykładach w zdaniu? Zdanie pojedyncze zawiera tylko jedno orzeczenie, tylko jeden czasownik w formie osobowej. Popatrzmy na przykłady. Kasia poszła do kina. Rodzice wyszli na spacer, Wojtek pobiegł na boisko i ostatni przykład, trenuje piłkę nożną. Na pewno są to wypowiedzenia, ponieważ zaczynają się wszystkie dużą literą i kończą się kropkami. Ale aby upewnić się, że są to zdania pojedyncze, musimy sprawdzić, czy w każdym z podanych wypowiedzeń jest przynajmniej jedno orzeczenie. W pierwszym przykładzie Kasia poszła do kina. Co zrobiła? Poszła. W drugim rodzice wyszli na spacer. Co zrobili? Wyszli. Trzeci przykład. Wojtek pobiegł na boisko. Co zrobił? Pobiegł. I ostatni przykład. Trenuje piłkę nożną. Co robi? Trenuje. Potwierdziliśmy właśnie, że te cztery wypowiedzenia są zdaniami pojedynczymi, ponieważ w każdym z nich znajduje się jedno orzeczenie. O co teraz będzie chodziło ze zdaniem złożonym? Wróćmy do naszych klocków. Popatrzcie, miałam trzy wypowiedzenia, w każdym z nich jedno orzeczenie, czyli były to trzy zdania pojedyncze. Ale w momencie, kiedy ja sobie te klocki połączę w taki sposób, o, mam teraz jedno wypowiedzenie, bo tu będę mieć dużą literę, tu będę mieć kropkę, ale już mam trzy orzeczenia. Właśnie w takiej sytuacji, kiedy w jednym wypowiedzeniu znajdzie się dwa lub więcej orzeczeń, będziemy mówić o zdaniu złożonym. Popatrzmy znowu, jak to będzie wyglądało na przykładach. Zdanie złożone zawiera dwa lub więcej orzeczeń, czyli czasowników w formie osobowej. Wróciły tutaj przykłady, którymi zajmowaliśmy się przy zdaniu pojedynczym, więc wiemy już, że każdy z nich ma jedno orzeczenie. Gdy zrobię z nimi to samo, co robiłam z klockami, czyli zapiszę je wszystkie na jednej linii, nadal mam cztery zdania pojedyncze, ponieważ każde z nich zaczyna się dużą literą i każde z nich kończy się kropką. Co muszę zrobić, aby z tych czterech zdań pojedynczych powstało mi jedno zdanie złożone? Muszę pozbyć się kropek w
ich miejsce dać przecinki bądź spójniki, a kropkę mogę pozostawić tylko jedną na samym końcu wypowiedzenia. Jednak żeby mieć pewność, że to, co mam zapisane na dole, czyli Kasia poszła do kina, rodzice wyszli na spacer, a Wojtek pobiegł na boisko, ponieważ trenuje piłkę nożną, jest zdaniem złożonym, muszę się jeszcze upewnić, czy mam tam dwa lub więcej orzeczeń. No to patrzę po kolei, co zrobiła poszła, co zrobili wyszli, co zrobił pobiegł i co robi trenuje. W tym wypowiedzeniu mam aż cztery orzeczenia, więc na pewno jest ono zdaniem złożonym. Powtórzmy sobie. Zdanie pojedyncze zawiera tylko jedno orzeczenie, czyli tylko jeden czasownik w formie osobowej. Natomiast zdanie złożone ma tych orzeczeń już przynajmniej dwa, a może ich być o wiele, wiele więcej. Dziękuję za uwagę.